Witajcie. Kolejnym owocem, który udało mi się nabyć, jest papaja. No niestety owoc jest dosyć duży, jak widzicie. Mniejszych okazów nie udało mi się znaleźć, ale jest w miarę dojrzały i skórka lekko tam się odgina. No pamiętać należy na pewno o tym, żeby za długo go gdzieś tam nie trzymać, jeżeli jest dojrzały, ponieważ wszelkie odgniecenia mocniejsze na skórce będzie bardzo szybko widać. Dosyć duży. Przekroimy go pewnie wzdłuż, może tą końcóweczkę tutaj z tej strony odkroimy, pozbędziemy się całego gniazda nasiennego. Mrówki wiadomo, dużo z tego owocu nie zjedzą. Resztę skonsumuję na pewno ja. Po przekrojeniu czy odkrojeniu tej części dolnej, zobaczcie, mamy owoc taki żółto-pomarańczowy, dosyć dojrzały. Jeżeli dosyć mocno się ściśnie, widzimy, że wydobywa się sok. No i w tej formie będziemy mogli go na pewno podać. Tutaj pozostała nam kolejna część owocu. Ten otwór to jest dojście do komory nasiennej. Jest dosyć miękki, także wystarczy go lekko nakroić. Zobaczcie. O, i tak wygląda owoc w środku. Nasiona za chwileczkę wyrzucimy, a resztę owocu schowamy do lodówki, żeby nam się nie popsuł, chociaż podejrzewam, że gdyby poleżał kilka chwil na zwykłych warunkach, to nabrałby na pewno troszeczkę więcej słodkości. Oczywiście rzecz gustu i może psychiki, ale na pewno coś w tym jest. Także do zobaczenia za chwilę, cześć. Jamendo.com